Proszę Państwa, nadeszła wiekopomna chwila. Pojawił się na YouTubie, jeszcze się nie pojawił, teraz się pojawia. Pierwszy od 100 tysięcy lat materiał z gry na moim YouTubie, gdzie już odszedłem całkowicie od gier. A dlaczego? A dlatego, że mamy przed sobą grę, która dzieje się na Śląsku. Na średniowiecznym Śląsku, mianowicie gra 1428 Shadows over Silesia, a w zasadzie jest wersja demo, takie bardzo wczesne demo, także w grze jeszcze mogą być bugi, błędy i tak dalej, to wszystko będzie poprawiane, bo demo takie ogólnodostępne jeszcze nie wyszło, a gra ogólnie premierę ma zapowiedzianą chyba na gdzieś tam w tym roku. Gra jest robiona przez Czechów, no oczywiście Polacy nie interesują się Śląskiem, Czesi się zainteresowali. Studio Kubi Games, tam w główne, prawda, skrzypce gra pan Petr Kubiczek, który był całym tutaj spiritus movens tej gry. No i co? To jest gra, która dzieje się w świecie inspirowanym trylogią husycką Andrzeja Sapkowskiego na Śląsku. Jest też czeski dubbing i angielski i czeski do wyboru, być może też pojawią się inne, być może kiedyś pojawi się dubbing śląski albo chociaż napisy. Jesteśmy w tym momencie na Twitchu na żywo, tam Państwo w prawym rogu widzą czat, widzowie się tam wypowiadają, można teraz kogoś pozdrowić, przekazać na przykład Marta, kocham Cię, wyznać tam skrywane uczucia i tak dalej. Zobaczmy, to pewnie będzie krótkie demko, ale że coś takiego się pojawiło, że pojawiła się gra, która dzieje się nie dość, że na Śląsku, to jeszcze w moim ulubionym etapie, czasie, wyrywku czasowym, czyli średniowieczu, także grajmy. Kubi Games, no i Pyrsk. Cienie nad Śląskiem. Na začátku 15. století má za sebou Evropa už několik epidemií moru, které přinesly smrt čtvrtině obyvatel. Ano. V její západní části zuří krvavá válka mezi Anglií a Francií. Na východě pronikají na kontinent turečtí dobyvatelé, kteří postupně ovládnou celý Balkán. Místní křesťanské obyvatelstvo je prodáváno do otroctví a na dobytém území se metodou cukru a biče upevňuje islám. Metodu cukru a biče. Mrtvých přibývá a nejeden kazatel předpovídá blížící se konec světa a příchod antikrista. Antikrist! Lidé se v této těžké době obracejí k církvi, aby jim poskytla útěchu. Ale církevní hodnostáři, místo aby pečovali o duše své a svých oveček, žijí v okázalém přepichu, prodávají odpustky a hromadí majetek. Hromadí majetek. Proklamovanému celibátu si často vydržují konkubíny a protěžují svoje levobočky. Konkubíny. Nekončící spory mezi světskou a církevní mocí vyvrcholí zvolením dvou papežů. Oba jsou bezvýhradně přesvědčeni o vlastní legitimitě. Evropou začínají zmítat náboženské bouře. Kazatelé a vzdělanci kritizují mravní úpadek, v němž se církev ocitla. Je mezi nimi i rektor Pražské univerzity Jan Hus. Nazývá papeže antikristem a ten ho na oplátku označuje za kacíře a exkomunikuje. Jan Hus je pozván na koncil do Kostnice, kde je za svoje názory nakonec odsouzen a upálen na hranici. Tak bylo. Místo, aby jeho učení zaniklo, stává se v očích svých následníků mučedníkem. Vzniká hnutí, které brzy získá v českých zemích širokou oporu jak mezi prostým lidem, tak mezi měšťany a šlechtou. Jeho členové se vzájemně nazývají bratry a sestrami. Jejich symbolem se stává kalich jako jeden z požadavků reformace. Kalich. Přijímání pod obojí, které je výrazem rovnosti duchovních a laiků.
Po smrti svého bratra má být českým králem korunován Zikmund Lucemburský, kterého husité viní ze smrti Jana Husa a trvají na tom, aby nejdříve přijal jejich reformní požadavky. To se možná historii naučíš při okazi, Ile. Na tyto podmínky ovšem Zikmund odmítá přistoupit a odjíždí do Vratislavy, kde začíná připravovat křížovou výpravu. Husité postupně dobývají katolické hrady a města v Čechách a k překvapení celé Evropy slaví úspěch i proti všem křížovým výpravám. Pak přecházejí do ofenzívy. Na počátku roku 1428 vpadnou Moravskou branou do Slezska. Slezsku, to do nás, tu. Tukajš. Chapter 1. By fire and blood. Bez krew, bez łogiń a krew. Jadą. Shortly past noon, not far from Rüversdorf in Silesia. Ja patrzyłem, jak to się dzisiaj nazywa. To leży na terytorium Czech dzisiejszych, ta miejscowość. Rüversdorf. Możecie zobaczyć, jak się nazywa dziś. Po czesku. No tu jest taki styl graficzny właśnie fajny, taki trochę... Taki choćby cel shading, taki... W sumie oryginalny taki styl. Hej, chodźcie! Czemeszna, o. Czemeszna. Zbliżimy się. Czyli Czemeszno, my też mamy. Czemeszno. No, podobne do Kingdoma. Takie to intro stylem. Že tam hned budu. Slámo, máš to tu na povel. Jasně, jeď. Dobra, moja postać jest omega za kolakiem. Mam łysy łeb. Dosłownie, dobra, movement. Tu się chodzi, na shifcie się jedzie szybciej, energia, kamera, wszystko wiemy. Tak się mogę obracać, wszystko mam w 3D. Rzut jest taki, jak się to mówi, izometryczny. Ja już w ogóle, ja już tak zaczynam akcentować, mam wrażenie, że tak trochę po czesku. Przez to, że się nasłuchał tego intra. Dobra. User interface. Tutaj mamy staty postaci. Staty postaci. Minimapa, zadania. Powinniśmy ogarnąć. Ja w ogóle zasłaniam tutaj. Czekajcie, bo ja zasłaniam wam. Co ja mam zrobić? To ja się przesunę. O, bo tu są zadania wyświetlone. Czy można rozjeżdżać ludzi? Nie. Ale reagują na to, że jedziemy. Nechal si pro mnie posłat, bratrze Prokope. Chynek i Prokop. Bratr Blažek ti poví, jaké jsou naše plány. Jaké jsou naše plány? Pochválen buď pán, bratři. Takže to zopakujeme ještě pro Hinka. Vojsko se rozdělí za vesnici. Hlavní část s bratrem Prokopem bude pokračovat k Osoblaze a dál na Malý Gogůvek, kde byłem tam, byłem v Gogůvku. Tam se oddělí menší skupiny a vyrazí do okolí. Bratr Dobeš se svýma a s tvýma, Hinku, vyrazí od Třemešné na Jindřichov a pak dál až k Cukmantlu. Z druhé strany to vezme Ota s pěšíma přes Heřmanovice. Sejdete se dohromady u Edlštejna. A co s hradem? Dobít? A co se hradem? Jen pokud to půjde snadno. Biskupovi to neublíží, ale bude vás tam dost.
Myslete na to, že jsme teprve před branami Slezska. Na válčení bude ještě času dost. Zbytečně neriskujte. Berte jen, co snadno uvezete a zbytek spalte. Spolehni se. A co ty, bratře Blažku? Jedeš s Prokopem na Malý Hlohov? Já mám svůj úkol jinde. S ostatními sirotky se odebereme na Vysokou, Liptáň a ráno na Prudník. Prudník, tam zítra přijedete, až skončíte v Cukmantlu. Všechno jasné? Všechno jasné? Jasné. Tak rozchod. A bratři, Kristus Pán vás provázej. No i Kristus Pán vás provází. Hodně zdaru. Amen. Slyšíš? Už to začalo. Co se děje? Sejdeme se za Třemešnou. Moc se tam nezdržuj. Máme toho ještě stihnout dost. Najdu chlapy a hned jedeme za váma. Dobrá tedy, bratře Hinku. Zatím buď s Bohem. Hie! I pošet. Dobrá, jedeme, bo se coś děje. Jakaś tam haja rozgorzała. Niestety śląskie gotki nie ma w dubbingu, mówię, ale twórcy są, bo pytałem, otwarci też na inne wersje językowe, także może kiedyś zostanie. Ja bym chętnie przyłożył rękę albo strunę głosową do śląskiego dubbingu jako człowiek, który no jako tako posługuje się tym językiem bardzo chętnie. Nie, to jest wczesne demo, jeszcze takie demo, które nie ma go jeszcze do... Nie ma jeszcze do niego ogólnego dostępu. To jest takie bardzo wczesne pre, beta, alfa, gamma, early access. Ale za niedługo ma być. Za niedługo będzie, ma być demo już dostępne do ogrania. W każdym razie, no gra się jeszcze dużo pewnie zmieni. To jest tak jak mówię, wczesna wersja. Ale fajnie, ten styl graficzny mi się podoba taki. Tu chłopa, a tu zaszlachtowali ludzi. Pewnie jakieś Tatary. Czekajcie, musimy gdzieś się tu przez rzekę przeprawić. Tu jest most. Szkoda tylko, bo na rolce myszki obraca się kamerę. A szkoda, że... A ja w ogóle ten czat przesunę tutaj, o. Tam jest radar. Że nie można zoomować sobie, trochę przybliżyć. Żeby sobie popatrzeć z bliska bardziej. O, w ogóle twórcy są otwarci na sugestie. I na ten, i na różne, na feedback ogólnie. Także jak to się znajdzie na YouTubie, to możecie pod filmem pisać, co byście widzieli tutaj. Slamo! Co byście poprawili. Hinku, podívej se, co to tady máme. Będziemy to ja też powiem. Místní hrdina. Nechte mnie být. Myślę, że można po polsku chyba. Satani! Satani! Dobra, ubijcie chopa. Skoncujte to! Máme jeszcze nějakou práci. Ciul go, pohopie. Co nového u Prokopa? Seberte si věci, naskočte na vozy a jedeme. Za vesnicí na nás čeká dobe Špuchala. Puchala na nás čeká. O, pola! Nemel a dělej. Kde je otec? Poláci bedu. Asi se šel někam vychcát. Polska v gře. Tamhle. Něščimia. Tak, slyšeli jste? Sebrat krámy a jdeme plenit s Polákama. Václave, ty skoč pro ostatní. Budem plundrovat s Polákami. Spojíme se s Polákama. Legend of Falls Angle to was Hennersdorf. Hennersdorf, musicie obejrzeć w Google, co to było Hennersdorf. To się pewnie dzisiaj też jakoś inaczej nazywa. Siema Kelach. Czy jest palenie czarownic? No to słyszycie, twórcy z Kubi Games? Musi być palenie czarownic. Hekse na stosie, żeby był taki quest, że się hekse na stosie poli. A Hennersdorf to jest pod Wiedniem. Tudy se k Puchalovi nedostanu. Aha, musimy rzekę przekroczyć, dobra.
Czyli musimy się wrócić. Dźwięk chodzących koni. No tak to trochę brzmi, ale to pewnie dużo dźwięków to są jakieś placeholdery. Ta kamera też nie do końca jest wygodna momentami, szczególnie jak się jedzie między tymi gęstymi drzewami. To się trochę gubi orientacja w terenie. Nie wiem, czy nie lepsze by było właśnie centrowanie kamery albo obracanie jej po prostu przez przytrzymanie lewym myszkiem niż na scrollu. Bo to jest takie trochę takie średnio wygodne. Na przykład koniem, żebym mógł przeskoczyć przeszkodę. Bo widzicie, przez to, że ja muszę tą kamerą tak manipulować, to ja już dostaję tak, jak się to po śląsku mówi, ipi. Tu na polu ma być. Dobiesław Puchała. Dobiesław Puchała brzmi całkiem fikuśnie. A myślę, że jak tu przyjdzie do walki... Aha, i jednocześnie jak się obraca kamerę, to skręca ci też koń. Wszystkie wstawać, wyrazimy. To by trzeba poprawić, panowie Czesi, to by trzeba poprawić. Coś by z tym trzeba wymyślić. Cieszę się na boku, pane Hinku. Z góry na Incichow. Jsme tady! Hrnaně, bratři! Pěpsičich, bratře! Napravdu... Polská mova vybřměla. Čela na rytmu. Pošli! Pa, jak jezie! Whistle! I čul vidłami! Konia zabili. Koń zwalony. Walka teraz będzie. O kurwa. Dobra. Konflikt, bababa. Dobra. Tu się tego. Tarcza. Damy radę. Powiedziałem może na wyrost. Dawaj go. Siul. Kurwa. Czy ja słyszałem? Brzydkie sowo? Dobra, zaklupany. Raciwem nohy na ramena a utíkej. O bogowie. Tu jakaś siekierka gdzieś leżała, a już mi znikła. Aha, na prawym... Dobra, nie mam, ale tarczy. Tu jakiś... Zakręć się, kto możesz. Rozkulim ci lepku. Rozkulim ci łebku. A, czyli pacyfikacja. My tu mordujemy biednych tych wieśniaków. No to pięknie i to do spóły z tymi. Czesi z, Polokami. Ale oni szybko uciekają. Nie możemy ich dogonić, bo oni szoku dostali. O, tu zabiłem jakiegoś biednego hopka. Aha, dobra, bo tu jest stamina. O, bo mi się stamina skończyła. Strasznie mało staminy. Strasznie szybko ten, strasznie słabą kondychę ma ta moja postać. Ale patrząc po tym, jaki on już jest glacaty na głowie, to... To już jest stary hop, pewnie tylko pije miód i te... I je kurczaki pieczone. Pomoc! Pomoc! Jak to... Biedny... No. Dawać go! Hono tu! No patrz, nie umiem... No nie umiemy go... Nie umiemy go dostać! Muszę dychnąć! Nie dogonimy chłopa! Cały oddział go goni! Nechaj mnie! A tam ciężko nieco wyrzeszy im. Aha, dobra. Czyli ja nie musiałem go zrobić. Plunder Hennersdorf. Idziemy plądrować Hennersdorf. No
No myślę to, że jak szybko ta stamina się kończy tej postaci, to trochę przesada. Co, on ma 80 lat? Chłop nie umie przebiegnąć 50 metrów. O, w ogóle patrzcie, mapa Śląska. Tu Czechy, tu Śląsk, tu Czechy, tu Morawy, tu Śląsk i tu Polska. I patrzcie, Głogów, Lubin, Legnica, Goldberg, czyli Złotoryja, Jawor, Świdnica, Waldenburg, czyli Wałbrzych, Wrocław, Oława, Brzeg, Strzelin, Grodków, Nysa, proszę bardzo, Opole, Prudnik i... Dumáš, vem si tyhle louče, roznes červeného kohouta i na další domy. A, čili mám podpalit te. Burn remaining houses. Máme podpalať domy. Biedných ľudí. Znači biedných. Pa. Sru. No i pięknie. Symulator średniowiecznych zbrodni wojennych. I myk pochodnia na dach. A, dobra, z bronią szybko mu stamina schodzi, bez broni biega szybciej, jak w CS-ie. I... Dobra, i tam zostały jeszcze dwa domy. Albo porządne budownictwo, jakby mieli z cegły... dobra, nie było cegły wtedy. Z kamienia, a nie jakieś kurne chaty ze słomy. Sami se zawinili. To jest kuszenie losu. To jest kuszenie losu. O, przydałoby się na przykład, panowie twórcy Czesi, żeby mógł przeskoczyć sobie taki płotek. A chyba nie mogę tego zrobić. Tak muszę dymać na obkoło, a żeby się dało tak... Jump. I myk. Dobra. O, tutaj kury. Czy da się ukatrupić kura? Da się. Bardzo dobrze. To jest bardzo ważne. W każdym RPG-u. Żeby się dało mordować niewinne zwierzęta. Ty, pies mnie żre! Uii! Niestety muszę pieska zabić. O, jak zaskamlał smutno. No nic, no cóż zrobić? To najgorsze. Ludzi można w grach mordować, ale pieska... Zbrodnia najgorsza. Dokonano jest. Do Biesław Puchała. Zaczyna się stmívat. Mieli bychom začít myslet na to, kde se utávoříme. Tady jsme moc na ráně. Najdeme bezpečné místo někde u Janova nebo Petrovic. Noc nám prosvětlí oheň. Brat do vůdca. Brat do vůdca. Kouř na západě. O, Polak, pa. Polak přiběh. Vážně. Je to směrem na Janov. Tam by nikdo z bratrů neměl být. Neměl. Pokud tady má něco hořet, tak naší rukou. Padej, flangiáku. Padej ven.
A bo to husyci, no to ja, no to husyci będą kler mordować przecież. Kacierzy, Bóg was wszechny strestá swą nemilosrdnou ruką. Bóg už trestá. A jako jeho nástroj. Dziwisz ze skalicy. Všechny, kdo nežijí Było w Kingdomie. Božího zákona. Nechte mnie na pokoji. Já znám samotného biskupa. Toho budete litovat, z rudy pekelné. Věří na bezduché modly. A když křivě přísahají, spoléhají, že nebudou potrestáni. Ze dvou důvodů však na ně přijde spravedlivý trest. Za to, že zvráceně smýšleli o Bohu a drželi se model, a že podváděli křivou přísahou a pohrdli tak svatostí. Nikoli mocké, které vzývají při přísaze, ale trest určený hříšníkům vždy stíhá viníky. Ale má brodę, dziwisz. Potężną. Bratře Hinku, seber svoje lidi, vezměte koně a vydejte se tam. Pokud jdou ze západu biskupští, musíme být připraveni. Možná jsou to lidi z Edelsteinu. Čert ví, jakou tam nechal Konrád posádku. Čert ví. Jen to prozkoumejte a vraťte se zpátky. My to tady zatím dokončíme a připravíme se k pochodu. Rozumím. No i rozumím. Dziwisz. Otče, sedni na koně. Vyjíždíme na západ. No jedziemy na zapad. Zapad, zachód. A widzicie, człowiek zna języki. A, cóż wam by nagodał. Na koń. Jedziemy na zapad. Tylko jak stąd... Tędy musimy wyjechać. Koń oszalał. No nie, kamera. Obracanie kamery na scrollu. To nie, coś musi być. Coś musi być z tym zrobione. Bo idzie dostać do głowy. A mam na przykład większą mapę? Aha, mam taką całkiem wielką. Dobra. No, tu się pięknie zhajcowało wszystko. Hej, Slamo, zpátky do sedel, wyjeżdżamy na západ. Zawedli jsme kouř. Słoma. Jasně, chlapi na konie, wyjeżdżamy. Inspect the smoke in the west. Może być smoke on the water. Tamhle někdo je. Chyťte je! Ja! Nieznani sprawcy. I mamy czas, żeby ich dogonić. Podpalaczów. Nieznani podpalacze. Ja wiem skąd oni przyszli, tam pewnie szczeladzi albo z Będzina. Jak nic, jak takie zbóje. A może ze Sosnowca? Ja teraz nie wiem, czy on sam tego konia porzucił, czy ja z niego szedłem? Hej, Hinku, spomal! Poczekaj na nas! Poczekaj! Musi to być pas! Nie mogę czekać. Ty i tu ja... Do jaskini! Ucieknij. Siema, Jonasz. Synku, poczekaj. Ja... Hinku! Hinku! Jsem tady! Bůh nás chraň! Co to bylo za čáry? Co to byly za čáry? Zkusíme najít jinou cestu. Ne, jeďte za Puchalou. Řekněte mu, co se stalo. Přiveďte ostatní. Dobře.
ale buď opatrný, Hinku. Opatrný. Takého slova neznám. Opatrný. Ostrožný. Co teď? Nevidím si ani na špičku nosu. To je lepší. To je lepší. Opatrný. Opatrný. Dejcie pozór, bo idzie dozór. Ty, ale fajnie tu wygląda, bardzo ładne oświetlenie. I z tym takim, z tym stylu graficznym. Fajnie to tu wygląda w tej jaskini. Znaczy, mi się ten styl graficzny podoba, bo to nie byłoby sensu. Żeby to miało taką grafikę siłującą się na jakąś fotorealistyczną. Je tu vlhko. A we vzduchu cítím hnilo. Sakra! Budu mít úplně promáčený boty. Do prdele! Do prdele! Gaco pierze. Tu jakieś coś. Co to je? Co to je? Světílka? Mám jít k ním? No ale oni tu vyvážou. Co jste zač? Komu sloužíte? Neměl jsi sem chodit, husito. Teď zemřeš. Wcześnie byla odnoga? Čekajte. Tylko čemu on tam pohodně vyvala? Dobra, nie ucieknę. Leć! Nie ma szansy. Nie, bo on broń wyciąga i już jest zmęczony. Kurde no. Dobra, jeden pad. Do prdele. Nie. Do prdele. O, jaki szybki cios elegancki. Jeszcze jeden. Ty, zabiłem ich. Jen poczekaj, ja ci ukażę. Ja ci ukażę. Czekaj, zbieraj to, co tu jest. Pochodnia. Potion. List. O, potka wypita. Ja ci ukażę to jak po rosyjsku. No, Psok odkrył, że języki słowiańskie są do siebie dość podobne. Nie ma w śląskim żadnych naleciałości rosyjskich. Coś ty to wymyślił. Przecież ta gra jest po czesku, a nie po śląsku. Kurwa, nie wylezymy stąd nigdy. No do mnie, poser! Co to k czertu je? Co to je? Hop na hopie, katakumby jak we Wolfensteinie. A tu jest wejście. Podivný mechanismus, který zřejmě slouží jako zámek. Uprostřed má otvor ve tvaru kříže. No, ale tu trzeba jakiś klucz. Czekaj, pentagram. Drzewieni symbol. No, pięknie schnili. Musi tu być już. Nie, no to jak tam jest pentagram, to my tam nie włazimy. Jo, trzeba. A, widzisz. Poszło. To tak trzeba. A, człowiek nie wiesz, czego ty je.
jakoś tak. A jak było w Diablo? W Diablo też się łaziło na strzałkach, nie? Czy się klikało myszką? Ja w życiu w Diablo nie grałem. Nie wiem, jak tam to wyglądało. Cegła. O, cegłę znalazłem. Nie. K czemu asi slouží ty páky? Myszką. Właśnie nie wiem, czy nie byłoby lepsze tutaj sterowanie, bo z jednej strony fajne jest, że można chodzić w USAD, ale z drugiej to z tym obracaniem kamery właśnie wydaje mi się, że... To też na padzie można grać, słyszałem. Ale mi się wydaje, że... O, jak się fajnie w ogóle kolebie, ten mostek się po nim łazi. Że wygodniejsze by było, jakby się po prostu klikało, żeby łaził w dane miejsce i pyk, pyk, pyk by się biło. Bo tak to z tym obracaniem na scrollu to można momentami do... Znaczy, obracanie mogłoby zostać, tylko właśnie... O kurde. Żeby sterowanie było... No nie, chodzi się na WSAD. Albo żeby były do wyboru właśnie, taka albo taka opcja. 500 IQ. To teraz nie mam tarczy. Ale dobra. Tady je černou magii doslova cítit. Ty symboly, pomůcky. Yeah. Słynny śląski szatanizm. Tu się odprawiał. No pięknie. Aż kurde dupa. Chodźte sebou. Wezměte jeszcze tohle. Tak. Pozor, ať vám to nespadne. Co jste to zanemehla? Omlouvám se, otče. Co to bylo? Co to bylo? Jeden z těch kacířů se dostal dovnitř. Vždyť jsem poslal Gerharda s Bubákem, aby to vyřídili. Na něj! Nie, no zaś mě bědom bíč. Já tylu! Co oni? Zavři ty dveře. No przecież ja nie dam rady! Jak oni mnie... W tylu mnie... Krypciane zbóje. No ma, dwóch może se dam rady. Chociaż nie wiem. Dobra. Synek! Synek! Dobra. Zabici. Dawaj siekierę. Co tam, macie jakieś kurde precjoza? Słuchajcie, pół godziny głowiłem się jak otworzyć drzwi i doszło do tego, że znalazłem aż czeskie, prawdziwe czeskie piwo Bernard. Czeskie piwo, czeska gra. I teraz tak, bieremy likur. Likur na drzwi oblewamy. Teroski bieremy fakla i podpolomy. I całkie dźwierza się schajcują, pa. Za pierwszym razem żech do tego doszedł. To trzeba mieć łeb jak sklep. Otwieram bramę temnotnie. Akceptuję sakryfikum. Jak nieprawda, jak prawda. Portal. O kurwa, Father Herb. O, znaczy, o kurde. Zatracenie, dostał się do wnitr. Co teď? Ja się dostał. Sejdeme się na druhé straně. No po česku jobou to do mnie jeszcze nie godą nigdy. Opierona. Ej, on mówi w czwartej gęstości. Opętany. Łopętany.
Łopętany sługa. Ty, a ja tam nie zapisałem w ogóle. O kurwa, mam nadzieję, mogę teraz zapisać. Ale to je... To je niemożne. On za dobrze blokuje. Jaki atak szybki Kurwa, zabił mnie ty. W dobrym miejscu zapisałem? Nie no, w dobrym. Przed walką. Tylko z trochę mało HP. Aha, wejdź do portalu, nie muszę walczyć z nim chyba. Ciul dostał fanga. No i pięknie. This is where the demo ends, but the story is just beginning. To be continued in the full version. I tu powinno lecieć coś tam, Gaudem et Repoloniater. Petr Kubiczek, Synthy Studio, Polytop Studio, Kodiak Graphics, Ink Phantom Studio, Isme... No cóż mogę powiedzieć? Krótka piłka. Bo twórcy bardzo prosili o feedback. Także jak oglądacie to na YouTubie, albo wy na streamie oglądacie, to bardzo proszę w komentarzach napisać, co byście w tej grze widzieli poprawić, co byście widzieli dodać i tak dalej. Ja powiem tak, przede wszystkim, ciężko trochę oceniać, bo to jest bardzo wczesny build, także na pewno dużo się zmieni, ale na pewno bardzo fajny jest pomysł. Na pewno bardzo jest fajne umiejscowienie akcji, to, że gra się dzieje na średniowiecznym Śląsku, to w ogóle nie da się lepiej trafić w moje gusta, to jest super. Fajna jest oprawa graficzna, w takim stylu, w takim oryginalnym, bo to by na pewno nie udało się, jeżeli by ona się siliła na taką realistyczną, a tak to fajnie, znaczy, może być lepsza jeszcze, nie? Więcej tych wielokątów, jakieś tekstury lepsze i tak dalej, ale styl jest fajny, fajny jest pomysł, tak. Musi być według mnie sterowanie normalne myszką, tak jak to jest na przykład w Diablo, że nie tylko WSAD, powinny być dwa warianty, WSAD albo normalnie klikania sobie myszką i walka na myszce, a kto chce to gra tak albo na padzie. Szybciej by się mogły ruszać postacie, dynamiczniej trochę, te dialogi też mogłyby być tak właśnie, bo one tak czasem mówią, przerwa i dopiero mówią, dynamiczniej. Jak postać porusza się pod drzewami, to albo żeby te drzewa robiły się takie półprzeźroczyste, albo żeby był taki kontur na postaci, żeby było widać w ogóle, gdzie jesteśmy, żeby się dało oddalić i przybliżyć kamerę, byłoby bardzo fajne, z oddali, żeby sobie zobaczyć bardziej otoczenie, na przykład gdzie mamy iść i tak dalej, bo momentami jest ciężko, chociaż wiem, że to też taki zabieg może być, z bliska, żeby po prostu się przyjrzeć na przykład jakimś postaciom i tak dalej. No takie, no z takich pierwszych, co mi się rzucają, to myślę, że będzie fajnie, będę śledził, jak ta gra się rozwija, no i tyle. Piszcie w komentarzach, drodzy widzowie, wasz feedback. Ja dziękuję tutaj panu Petrowi i całemu Kubi Games za udostępnienie mi klucza do tej gry. I tyle. Dziękuję za uwagę. Wpadajcie na Twitcha, na live'y tutaj, gdzie jesteśmy teraz. To był Niklaus. Zostawcie łapkę i... Nara! Dobra.